Łomżyńscy motocykliści w ramach akcji Moto Serce w najbliższą sobotę organizują zbiórkę krwi, która okraszona będzie licznymi konkursami oraz koncertami. Wraz z nami jest jeden z nich, Grochu, który powie nam o szczegółach akcji. Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, Moto Serce w Łomży. Wielkie wydarzenie. Akcja dedykowana wszystkim, którzy potrzebują krwi. My jako Brać Motocyklowa postanowiliśmy w tym roku włączyć się do akcji, zainteresować tym naszych mieszkańców, miasto i ludzi, którzy są chętni i skorzy do pomocy. Moi drodzy, Moto Serce odbywać się będzie tutaj w tym właśnie miejscu, na Starym Rynku. Będzie scena, będą grały najlepsze kapele coverowe w Polsce. Będzie grała Droga na Ostrołękę, zespół wielokrotnie nagradzany nagrodami na różnych festiwalach, także będzie to bardzo duże wydarzenie muzyczne, ale przede wszystkim chodzi o zbiórkę krwi, także zapraszamy wszystkich dawców, tych, którzy oddają krew regularnie lub nieregularnie, przyjdźcie, włączcie się do akcji, pomóżcie. Krwi potrzeba bardzo dużo, krew jest używana powszechnie do leczenia ludzi, którzy cierpią na przewlekłe choroby typu rak, białaczka i tak dalej. Także zapraszamy, naprawdę potrzeba Waszej pomocy, żeby ta akcja odniosła sukces. My zapewniamy ze swojej strony dobrą zabawę, świetną oprawę muzyczną i mnóstwo atrakcji, między innymi konkursy organizowane przez Policję Łomżyńską i przez WORD, które aktywnie wspierają naszą akcję z samego początku. I z tego właśnie miejsca dziękujemy wszystkim, którzy nam w tym wszystkim pomagają, bo szczegółów jest dużo, jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Szczególne ukłony kierujemy w stronę ratusza i obecnych władz miasta, do pana prezydenta Chrzanowskiego za niezmierną pomoc, życzliwość, którą nam do tej pory okazał. Także w ich imieniu i w swoim własnym, chłopaków z klubu, zapraszamy, przybądźcie. 25 kwiecień, Stary Rynek, startujemy o 12. Zapraszamy. Thank you.